Witajcie moi kochani, z tej strony Wróżka Kalina. Zapraszam dzisiaj na nową wizję dotyczącą przyszłości świata. Jeżeli chcielibyście skorzystać z moich usług indywidualnych, poniżej do mnie macie mail, Facebook, Instagram. Tam możecie się kontaktować. Używam metody jasnowidzenia podczas wykonywania indywidualnych wróżb. Zajmuję się również oczyszczaniem energetycznym danych osób, zarówno domów, biznesów. Można też zakupić u mnie talizman ochronny w postaci bransoletki pod daną osobę, czy też ochronę energetyczną na dom i też biznes. Możecie te talizmany zobaczyć na moim ogłoszeniu poniżej. W opisie tego filmu będzie link. Także zachęcam i jeżeli jesteście zainteresowani swoimi wcześniejszymi wcieleniami, to również takie coś wykonuję, taką analizę. Moi drodzy Państwo, wejdziemy sobie dzisiaj w energię, zobaczymy co tutaj czas nam niesie. Proszę Was o subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Oczyszczam pomieszczenie. Dzisiaj, moi drodzy Państwo, jest bardzo pogoda deszczowa. Nie wiem jak tam u Was, no ale u mnie bardzo pada. Dzisiaj niskie ciśnienie, więc od rana tutaj kawka. Więc zachęcam również, żeby się ze mną kawki napić, żeby troszeczkę, jak ktoś ma niskie ciśnienie, tak jak ja, żeby go podnieść sobie po prostu najzwyczajniej w taką pogodę. No chyba, że ktoś ma wysokie ciśnienie, to proszę uważać, to lepiej herbatka. Więc zaczynamy tutaj od kawusi. No i przechodzimy do wizji. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z dobrym Archaniołem tego Wszechświata. Niech mi powie, co przyszłość nam niesie. Wiele wyzwań na zachodzie Polski w odbudowę tutaj miast po powodzi, ale widzę ogromny chaos. Dużo spraw będzie niedogranych. Ja już to wcześniej przepowiadałam, że powodzianie będą mieli problemy finansowe. Nie do końca będzie tak, jak Państwo obiecuje. No i dalej się to pokazuje, tak? Ale no widzę w najbliższym czasie taką organizację wielką, jeśli chodzi o odbudowę tych terenów. Przyszłość Polski. Dużo będzie negocjacji w Unii Europejskiej. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz w siebie przez wiarę w Boga działającego przez ciebie. Tygrysie oko. Ta karta sugeruje, że tutaj Polska powinna mieć ochronę, tak? Ochronę zarówno energetyczną, jak i też no, w realu, tak? Więc może tutaj energia nam przekazuje o zaangażowaniu się Polski w bezpieczeństwo naszych granic. Coś mi mówi, wschodni sąsiedzi. Duże ryzyko militarne. I tak jakby rozmieszczenia armii w specjalnych punktach gdzieś na terenie Polski. No dobrze, a świat? Świat ogłosi wielki alarm.
też jest do pewnych rejonów, tak jakby zaprzestanie lotów. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne, czyli świat będzie myślał o sobie i będzie dbał tutaj o swoje własne interesy. Niektóre narody będą lekceważyć. Tutaj moim zdaniem Polska dostanie jakieś pogróżki. Przyszłość Polski. Niektóre tereny będą zamknięte i pokazują mi się teraz, jak są Mazury. Wschodnia część Polski przekształcana. Do jakichś przeładunków, tak bardziej biznesowo. Wschodnia część Polski, w sensie tutaj południowo-wschodnia część. Też na tutaj południowo-wschodnich terenach tak jakby były jakieś przeładunki i w niektórych miejscach ulice będą zamykane, czy jakiś transport będzie szedł. Zobaczmy, co tutaj napisane w tej Polsce. Na pewno ograniczenia tutaj są na Morzu Bałtyckim w jakimś transporcie morskim. Ale też Polska jakąś umowę jakby będzie miała podpisaną i gdzieś coś będzie wysyłała, jakiś biznes, ale na Morzu Bałtyckim, nie wiem, czy to chodzi o jakieś rury gazowe, czy o coś innego, że z jednej strony będzie to wyglądało, jakby Polskę blokowali w jakimś transporcie, tak? Czy w dostarczaniu czegoś, a z drugiej strony Polska jednak będzie tutaj prowadziła biznes między jakimś krajem. To się mówi zachodnim. Ale też mówię, są ogromne problemy, jeśli chodzi o jakieś zakazy na Morzu Bałtyckim, jakieś ograniczenia dla Polski, Polaków w transporcie morskim. Ale znowuż militarne kwestie będą szły, tak, transportowe, więc mówię, dwojako tutaj to wszystko będzie wyglądać. Polska troszeczkę będzie miała niepewną przyszłość. Czyli nagle będzie panował taki chaos na różnych sektorach w Polsce, tak? Czy to gospodarczych, ekonomicznych, rolniczych. Tutaj jakieś takie kryzysy są przejściowe. No i to wezmą obce kapitały. Polacy przez pewien okres z tego tytułu, no będzie im się gorzej żyło, tak? Będzie ciężej nam finansowo. Ale znowuż tutaj Polska, jakiś rozwój z kapitałami zagranicznymi. Trochę będzie w Polsce chaos w świecie prawa.
Budowanie nowych mostów przeładunkowych, które będą coś łączyć w Polsce. Czy dróg, czy mostów. I to będzie też istotne pod jakiś transport. Czyli Polska, można będzie powiedzieć, że będzie takim tranzytem jakimś transportowym. Oczywiście może Polska na tym nie będzie do końca zarabiać, bo tutaj wchodzą obce kapitały, więc tu jest ten minus. No a świat... Ucieczka ludu z jakiegoś Syjonu. Chyba chodzi o Bliski Wschód. Świat. O, sama karta wypadła. Świat, tutaj chwilowe zubożenie widzimy. Będzie chaos pod względem rolnictwa w świecie. I mówi mi energia brudna woda. Świat mi się mówi. Brudna woda. Nowe biznesy. Ktoś w świecie trzyma nad tym wszystkim pieczę i podejmuje takie trochę dziwne decyzje. Zobaczcie, ktoś podejmie decyzję na świecie, żeby wysłać w jakieś miejsce w świecie wiele broni, ale też atak, widzicie? Ja to kojarzę tutaj, jak są buławy, tak? Że to ktoś wyśle wielką broń, czyli jakiś tak zwany pocisk. Jakiś kraj tu zostanie zbombardowany. Tutaj wydaje mi się, że to będzie ten Bliski Wschód. Ci ludzie będą mieli wiele podróży. No ale gdzieś też będzie przy nich opatrzność i ludzie, którzy opuszczą te miejsca, też założą swoje nowe domy w innych zupełnie krajach i no też im się to poukłada. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do mapki tutaj Polski. Polska, jej przyszłość. Teraz mi się tak pokazało. Widzę bardzo dużo ludzi, tak jakby coś się wydarzyło i idą w jedno miejsce. Dużo takich młodych mężczyzn mi się pokazuje i tutaj jak są Mazury, granica między Polską a Białorusią. Bardzo dużo tu jest skupisk młodych mężczyzn i nagle jakby dostali tutaj jakiś alarm, zwołanie tych ludzi w to miejsce. Polska, przyszłość. Co mi chcesz energię ogólnie powiedzieć? Kołobrzeg może być zaatakowany. Pokazuje mi się w ogóle Bałtyk, tak? Kołobrzeg i jakaś taka linia czerwona. Między Morzem Bałtyckim, no nie wiem, a tutaj rejonami nad Bałtykiem, tak? Jak jest ten Kołobrzeg. Jakby jakaś strefa była wydzielona dziwnie. Dużo też widzę broni wywożonej z Polski właśnie transportem morskim.
Tutaj mi pokazuje się Kraków. Jakby dużo ludzi, dalej mi się pokazują mężczyźni, kłócili się o jakieś ziemie koło Krakowa, czy Kraków, to jest tutaj, gdzie mi zakreśla, tak? Wahadło. To jakby Polacy kłócili się z kimś o jakieś rejony Kraków, okolice, bo coś dziwnego Polacy zauważą, co będzie wprowadzanego na tych terenach. Może obcokrajowcy się tutaj zjadą i będzie jakiś chaos, tak? Ja już tu bardzo dawno widziałam właśnie ludzi z Izraela w Krakowie. Już w 2021 wizję robiłam. Także dalej to widzę. Usuwanie skutków po powodzi nie będzie takie proste, ponieważ coś będzie się działo z ziemią i będą się robiły takie jakby usuwiska ziemi i dziury w tej ziemi, czyli nagle może się zapadać teren, wyrwawić, tak, w jakichś drogach, tak, mogą coś zrobić, naprawić i znowu powstanie wyrwa, czyli taki teren naruszony, podmokły. Ziemią się coś będzie tam działo na tych terenach powodziowych na zachodzie Polski, co tutaj było. Z jakiejś przyczyny do Niemiec, w Niemczech coś się wydarzy i wydaje mi się, że jakieś tutaj oddziały, nie wiem, czy to straż pożarna, coś takiego ratunkowego mi się pokazuje w oczach, tak jakby strażacy nagle jechali do Niemiec, bo coś się wydarzyło w Niemczech, tak? Czy to jakieś inne ekipy pomocowe? Przyszłość Polska. Widzę zubożenie ludzi w Warszawie. Oni tak jakby nie... Taka będzie bieda w Warszawie, że ludzie nie będą mieli za co pokryć różnych czynszów i tak dalej. Widzę bardzo dużo ludzi w kłopocie, takich zwykłych ludzi. Ogłoszony alarm, strefa militarna. I tutaj mi się pokazuje, jak od Kaliningradu, Królewca, tutaj ten obszar. Tu ja to jest jakieś Węgorzewo, tak? Suwałki. Tu jak Augustów. Ten rejon. Liczne podpalenia w Polsce, dalej będą jakiś fabryk, jakby ktoś to celowo robił, wykańczył polskie biznesy. Bo wydaje mi się, że inne obce kapitały po prostu chcą te biznesy przejąć. Rynek zachodni będzie kusił przedsiębiorców finansowo. Lecz będzie to chwilowa pułapka. Gdyby ktoś nas zapędził w kozi róg i zaraz coś się wydarzy, nie? Z tymi biznesami na zachodzie. Ewakuacja z północnej części Niemiec. Tak mi się teraz już tak pokazała mapka. Zaraz Państwu pokażę te Niemcy. Tak szczerze, coś tu mi się kojarzy. No ale zaraz zobaczymy sobie.
Jak mnie tak już nasterowała energia. Pokaż mi, gdzie będzie ewakuacja ludzi w Niemczech. Dużo zamieszek w Berlinie, wkoło Berlina. Dużo też pożarów. Na razie mi energia nakierowuje na Berlin, ale tutaj jak są te lotniska i trochę tu z boku, bardziej jakby coś się w tym obszarze stało. Też jakiś chaos na lotniskach, też jakieś tam są wybuchy. Pożar, coś się pali. To wygląda, jakby ktoś zaatakował Niemcy. Jakiś był taki incydent, wiecie, i to jest jakiś atak będzie na Niemcy w tej strefie, jak Berlin i tutaj z boku gdzieś, no. Tak mi energia wahadła nakreśla, mniej więcej. Wygląda jakby Niemcy podjęli jakąś decyzję i ktoś ich chciał uciszyć w jakiejś sytuacji, dlatego to się stanie. Tu znowu w tej części po wodzie widzę. Jak Lipsk, Drezno. O tu, jakieś po wodzie, podtopienia. Liczne huragany w tej tutaj części. W Amsterdamie zgaśnie światło poprzez jakąś sytuację. Też jakby chcieli tak nastraszyć się w Amsterdamie, zgaśnie światło na ulicach. Zatoka Perska, która będzie zagrożona. No i tutaj jak jest... Stuttgart. To w tym tutaj rejonie też, no tutaj zawsze widziałam jakieś wybuchy. Także też to miejsce będzie zagrożone. Też ludzie z tego miejsca tutaj będą uciekać. Wahadło mi się kręci. Problemy ludzi też będą w Wenezueli. Też energię przekazuje liczne ataki na Rosję. I wystąpi też pewien konflikt na wschodniej części jakby Białorusi. Bo strefa w Białorusi będzie naruszona. Wydaje mi się, że przez Ukraińców. Tu coś takiego będzie. Ludzie na Bliskim Wschodzie, którzy bardzo się zbroją. Zobaczmy świat. Przyszłość, co mi energią chcesz przekazać. Zostanie naruszona jakaś strefa powietrzna koło Moskwy. Ukraińcy. Widzę pana Zamańskiego, jak jest bardzo zdenerwowana, aż taki zaburmuszony, jakby za kijów
uderza na Moskwę. W jego sercu jest wielki bunt, nie myśli on wcale o ludziach. Tylko robi to tak ze względu na swoje własne interesy, bo ktoś jemu prywatnie zakłóca jego prywatne interesy finansowe. To na czym się dorobił, będąc w rządzie. Widzę, jak pan Donald Tusk jest oburzony na pana Załańskiego. Nie mógł go zrozumieć trochę, dlaczego on tak postąpił w jakiejś tam sytuacji. Ta sytuacja dużo namiesza, decyzja tego pana Załańskiego. I Polska przez tą sytuację, co pan Załański dokona, będzie ograniczana przez Rosję. Chyba tutaj mówi Bałtyk i rury mi się pokazują. Ameryka robi jakiś dziwny przeładunek broni. I trochę przez nasz kraj, bym tak powiedziała. Polska gdzieś to wysyła. To jest taki transmilitarny. Zamieszki w Anglii, Belfaście będą. Ludzie we Francji będą mocno ograniczani, też wyjdą na ulicę. Bunt ludu. Hiszpania, ogromna bieda, kryzys finansowy. Też tutaj będą bardzo źle nastawieni do turystów, obcokrajowców. Włochy, północna część zatrzęsie. Widzę zalania Włoch. Nie wiem, czy to jest może dalsza przyszłość. Tutaj but trochę powyżej tego buta, do połowy Włoch. Zalania liczne. Nawet też usuwiska skalne mogą być we Włoszech. Mogą być tam trzęsienia ziemi. Wielka iskra, która wyjdzie z Turcji, która się wmiesza w tą sytuację na Bliskim Wschodzie. Tam Iran, w ogóle widzę, jak ludzie zamykają okna, domy, dziwnie zabijają. Bejrut, ogromne tutaj ataki, które będą tutaj port mi mówi, na Bliskim Wschodzie. I bo od morza też tutaj będą jakieś ataki. Ale pokazuje mi się dziwnie, że tam na Bliskim Wschodzie jest taki wywołany kryzys, tak? Tak zwana W. No i dziwnie się pokazuje, tak, ta W. Ale ktoś jakby pod przykrywką tej W transportował cenne kruszce. No, czyli biznes jest jeszcze ukryty w tym wszystkim. W Chinach mi się pokazuje jakaś taka dziwna grupa ludzi. Taka ala, słuchajcie. Jakby to powiedzieć, taka ala mafia, która będzie przygotowana w Chinach na jakiś kryzys ze strony ludu. Będzie ona taka zwykła, pod przykrywką, widzę ich na czarno poubieranych. Jakby chcieli uciszyć ludzi w pewnym momencie, bo będzie się coś działo w Chinach, tak? I to będą takie jakieś specjalne bojówki tworzone w Chinach, czy taka ala mafijna grupa, taka dziwna, która ma nagle uciszyć tych ludzi, tak?
Indie tutaj będą dobrze stały biznesowo. Dużo widzę nowych biznesów w Indiach i wysyłają to na świat. Też tutaj coś mi się wydaje, że jakaś broń jest produkowana. No także coś im się będzie tu kręciło. Wiadomo, jak wojna, to i biznesy. Też współpraca Indii będzie z Chinami. Zaplecze to będzie też i Rosji w tych kwestiach. No i tutaj w ogóle jak jest Azja, bardzo mocne trzęsienia ziemi, coś będzie się działo na tych płytach. I też liczne erupcje wulkanu, które się obudzą w pewnym momencie. Australia mi się kojarzy, dziwne wyzywania ludzi. By się tam kłócili w tej Australii o coś. Mierzeja Wiślana, która będzie zamknięta. Już to kiedyś mi się też pokazywało w Polsce i dalej to mi mówi. Afryka, tak jakby jakaś ebola czy coś. Widzę jakieś krwotoki tutaj jak, no na tych terenach od Libii, zaczynając Czad, tak, o to, o wszystko. Tu mi mówi jakieś centrum epidemii. W Kanadzie będą jakieś opustoszałe miasta z powodu jakiegoś ryzyka. Stany Zjednoczone będą łatać jakiś budżet, ale tak jakby chwiejnie go łatały, czyli nie do końca go załatają. Jakieś monsuny tropikalne. Tutaj jak te wysepki, ja już dawno mówiłam, że będą te anomalie pogodowe, będą zalania, huragany i tak dalej. I tak się dzieje. Ostatnio mieliśmy, tak, na Florydzie. Także to wszystko powoli się spełnia. Argentyna. Mają wielkie oczekiwania co do rządu, ale są cierpliwi, ale nie mogą się tego tych zmian doczekać w tej Argentynie. Zobaczmy jeszcze, mam tutaj taką mapkę z boku. Dziwni ludzie z Somalii, którzy rozpraszają się po Europie. Niemcy tutaj blokowanie Polski na granicach, tak, między Niemcami i Polską, aż nastąpi to, co Państwu wcześniej mówiłam. I tutaj troszeczkę te granice się poluźnią. Coś się wydarzy w tych Niemczech. To zagrożenie. Czy jeszcze coś energią chcesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o przyszłość Polski? Zawirowania w budżecie państwa, bardzo mocno mi mówi szpitale. Tutaj ja już też przewidywałam to dosyć wcześnie, no i to się dzieje teraz, ale chyba jeszcze będzie się to nasilać. Także jeżeli Państwo macie tutaj coś pilnego i chcecie coś na NFZ, to jeszcze szybko to wykorzystać, póki możecie, żeby coś nie zostało zablokowane, żeby później nie było tutaj sytuacji bez wyjścia, tak?
Widzę, jak lekarze, chyba NFZ właśnie, zamykają przed ludźmi drzwi i odmawiają. To się będzie działo naprawdę. To, co się dzieje, to już ręce opadają. Najgorzej to widzę, że to się pogarsza i nie, że polepsza. I to jest najgorsze. Z powodu tej sytuacji będzie wielki protest w Warszawie. Bo ludzie już tutaj no, nie wytrzymają tego kryzysu. Już coś się zacznie poruszać w tym temacie. Także może i dobrze, bo chyba trzeba zacząć działać. Polska przyszłość. Jest ogromna dziura budżetowa. Też wydatki na nowych przybyszy, tak? Którzy przyjadą do nas, bo w swoich krajach mają konflikty, wojny. Nowy kryzys imigracyjny w Polsce. Wielkie bunty w stolicach, czyli widzę jakieś podpalenia w stolicy Warszawy. Uzbrojona grupa, która będzie atakować ludzi, którzy będą poruszać niewygodne tematy. Nie wiem, czy to jest policja, czy jakieś specjalne grupy wynajęte, które będą to robić. Też będą wywoływane zamieszki u nas w stolicy, czy w Polsce. Z powodu kryzysu, tak? Ale to będzie takie z jakąś dziwną przykrywką. Te ugrupowania będą dziwne, które będą niby walczyć o Polskę. Nie wszyscy ludzie w tych grupach będą uczciwi. Czyli będą ludzie, którzy strajkują, tak? Za tym, żeby było lepiej, żeby coś zmienić. Ale będą w tej grupie też ludzie, którzy będą wywoływać specjalne sytuacje agresji, buntu, zamieszek, tak? Nie żeby to odbyło się na spokojnie, tylko tutaj coś będzie nie tak. A świat? Widzę, jak ktoś rządzących, Amerykanie, liczą pieniążki i bardzo je przytulają do siebie. Tutaj mam na myśli, to będą pieniądze jakieś lewe z biznesów militarnych przede wszystkim. I też ograniczania ludzi w jakichś krajach. Też będzie wyprodukowana tak zwana pikawka. Na czasie to nie będzie jakoś z dużą odległością czasu i ona będzie miała bardzo niebezpieczną zawartość dalej w sobie. Więc uważajcie, drodzy Państwo. Niektóre kraje w Europie będą zaczynali mówić o rozpoczynającym się jakimś wirusie, zagrożeniu. Bardzo widzę też Niemcy, że będą brali w tym udział. No i uwaga na to, co mówią. Uwaga na to, co mówią, bo nie do końca będzie to uczciwe. Także proszę aż tak nie wierzyć w Boga. Telewizor. Naprawdę trzeba bardzo dobrze coś sprawdzić i przefiltrować, zanim podejmiecie decyzję, czy dojdziecie do prawdy.
To będzie taki przestrach. To będzie chwilowy, tylko przestrach. Ja mówiłam, że w tym roku jeszcze będzie tak znośnie pod tym względem, z bakteriami i tak dalej. No będzie coś tam próbowane, nie? Nie mówię, że nie, będzie też jakiś chaos, ale gorzej chyba w 2005 to widziałam. Bo tutaj w czwartym jeszcze będą się inne rzeczy działy, także to będzie tak pośrednio. Uzdrowiska w Polsce, które będą częściowo pozamykane. Więc jakieś baseny. Też dużo nagle będzie jakichś takich... Na przykład, że w danym uzdrowisku jest jakaś bakteria w wodzie. W tym. Takie to będzie dziwne, nie? Że w tylu miejscach na raz coś się dzieje. Tak jakby chcieli te uzdrowiska na siłę pozamykać, żeby te osoby, które prowadzą te biznesy, żeby nie miały zysku, tak? I ktoś inny tutaj przyjmuje też obce kapitały. Także no, tak to wygląda generalnie, moi drodzy. Zobaczmy, co ogólnie jeszcze runy podpowiadają, jeśli chodzi o świat. Ludzie będą mieli nowe wartości, ale tylko nieliczni. Czyli dużo ludzi będzie wierzyło w różnego rodzaju propagandę, tak? Można w ten sposób to określić. Co runy przekazują? Nieświadomość, podróż, reorganizacja. Wzrost, a także rozwój osobowości. Powinieneś uregulować bieg twojego życia. Nie wszystko pójdzie gładko, ale teraz możesz przewidzieć każdą pułapkę. Ale zaczynaj natychmiast. Czyli wielkie zawirowania w świecie, tak naprawdę. Moi drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za wysłuchanie wizji. Proszę o subskrypcję, komentarze, łapki w górę. Trzymajcie się cieplutko w ten jesienny czas. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa!